Cześć, witam. Dzisiejszy film powstaje z inspiracji kanałem Bukinistki. I właśnie ona na swoim kanale pokazuje tak zwane pudełka książkowe, to znaczy pudełka, która można sobie zamówić, zasubskrybować, a w nim znajdujemy książkę, jakieś gadżety okołoksiążkowe. W Wielkiej Brytanii jest wiele takich opcji, wiele możliwości. Można sobie zamówić pudełka z ulubionym gatunkiem, rodzajem literackim, pudełka na pory roku, pudełka na święta. I po obejrzeniu tych filmów ja również marzyłam o tym, żeby otrzymywać takie właśnie pudełko, ponieważ lubię niespodzianki. Szukałam na polskim YouTubie filmów z otwieraniem pudełek i znalazłam. Jest to pudełko, które nazywa się Epic Box. Otwierają je i otrzymują i subskrybują bardzo młodzi youtuberzy książkowi. Tam w tym Epic Boxie znajduje się zawsze książka i jakieś, jak mówię, gadżety okołoksiążkowe. Niestety, jak dla mnie, jest to pudełko zbyt infantylne i napisałam w związku z tym do redakcji Epic Boxa z pytaniem, czy mogłabym otrzymać jakąś inną opcję tego pudełka. I oto odpowiedź, którą otrzymałam. Odpowiedź ta brzmi: bardzo się cieszymy, że zainteresował Panią Epic Box. Pudełko jest tworzone dla miłośników literatury z nurtu Young Adult, osób w wieku 14-24 lat. Dlatego przez bardziej doświadczonych czytelników box może być postrzegany jako za dziecinny. Prudence and the Crow, które subskrybuje Bukinistka, to ciekawy pomysł na pudełko, ale bardzo trudno byłoby zaadaptować je w polskich realiach. Nie chodzi tutaj, że nie dałoby się stworzyć takiego boksa, bo wszystko da się zrobić, ale ciężko byłoby nam dotrzeć do potencjalnej grupy odbiorców. Nie znamy nikogo, kto by nam pomógł pokonać tę przeszkodę, a na dokładkę odnosimy wrażenie, że osoby z tej grupy częściej wypożyczają książki niż je kupują. Co możemy poradzić? Najprościej to wykupić subskrypcję jakiegoś zagranicznego boksa. Rynek książki w Polsce jest trudny i raczej nieprędko powstanie jakiś inny boks całkowicie poświęcony książkom. Niedawno miał zadebiutować Coffee and Book Box, ale niestety akcja zakończyła się porażką. Z tego co wiemy, Epic Box to jedyny box subskrypcyjny na starym kontynencie, pomijając kilka boxów z Anglii, co może świadczyć tylko o naszym szaleństwie. Tak więc redakcja rozwiała moje marzenia o pudełku książkowym w Polsce i chociaż nie zgadzam się z tezami zawartymi w tym mailu, no to niestety realia są takie, jakie są. I już prawie straciłam nadzieję, że będę mogła takie pudełko otwierać. Ale na stronie składnicy księgarskiej zauważyłam ofertę, że za 10 zł można otrzymać kilogram książek. Kilogram książek z różnych kategorii, w tym z beletrystyki. Zamówiłam sobie taki kilogram książek za 10 zł. Otrzymałam i oto on. Na kilogram książek ze składnicy książkowej składają się w tym przypadku 4 książki. Jedna z nich zatytułowana jest Powrót do domu i opowiada o walce w Bośni między zwaśnionymi narodami, a więc to jest jedna książka. Druga książka Johna Le Carré, Pieśń misji, czyli o ciekawym wątku kryminalnym. Następnie Ewa Kuryluk, Goldie, opowiadania dotyczące jej życia i życia jej zwierząt domowych. I czwarty tom to jest Małgorzata Domagalik, Siostrzane uczucia, czyli o tym, co w życiu kobiety najważniejsze. A więc składnica księgarska w ramach 10 zł przysłała mi takie 4 książki. Oceńcie sami, czy warte są one wydania 10 zł i co w ogóle sądzicie o pudełkach książkowych. Znowu zazdroszczę dziewczynom mającym kanały kosmetyczne, bo one co chwilę otwierają jakieś pudełka. Szkoda, że my, książkomaniacy, nie mamy w Polsce takich możliwości.
Dziękuję bardzo i zapraszam na mój kolejny film.